Kasiu, spotykamy się chyba w bardzo fajnym dla Ciebie momencie. Twój album Ostatni Wiersz powstawał dosyć długo z tego, co się dowiedziałam, ale nareszcie ujrzał światło dzienne. Spotkał się z bardzo fajnym przyjęciem, z bardzo dobrymi recenzjami. Zagrałaś support przed Jessie Ware, przed Tobą trasa Cydr Lubelski Spragnieni Lata. Czy można już mówić o spełnianiu marzeń? Cały proces nagrywania płyty i ten czas, kiedy piosenka powstaje, kiedy ją tworzę, piszę, jest już pewnego rodzaju spełnieniem marzeń. Robię to, co kocham, to, co tak mi się wydaje, potrafię robić. A granie, koncertowanie to jest jakby wisienka na torcie tego całego wydarzenia. Na to czekałam. Nagrywanie płyty było tak naprawdę pretekstem do tego, żeby móc grać na żywo, bo to sprawia mi najwięcej radości, najwięcej przyjemności. Co prawda teraz jeszcze wiąże się to z ogromną dawką stresu, bo to są moje początki, ale coraz więcej przyjemności w tym czuję i to zetknięcie się z żywą publicznością to jest wspaniałe doświadczenie. No właśnie, to będzie chyba Twoja pierwsza plenerowa trasa. Jakie są wobec niej oczekiwania? No bo nie tylko zetkniesz się być może też czasem z przypadkową publicznością, która niekoniecznie musi Cię kojarzyć, prawda? Przyjdzie na któregoś z innych artystów, którzy na przykład tam występują i dzielisz z nimi scenę. Czy liczysz na to, że poszerzysz grono swoich odbiorców? Z taką sytuacją mam już małe doświadczenie, ponieważ kilkukrotnie graliśmy supporty, co wiązało się również z pewnego rodzaju niepewnością naszą, jeżeli chodzi o reakcję publiczności. Granie supportów to jest bardzo specyficzne przedsięwzięcie, bardzo specyficzne wydarzenie dla muzyka, ponieważ zakładamy, że publiczność mogła nie mieć wcześniej kontaktu z naszą muzyką, zwłaszcza kiedy nie wydało się jeszcze płyty. To były zawsze bardzo fajne spotkania i publiczność nas bardzo ciepło odbierała, co było dla mnie czasami zaskakujące, bo tak jak mówiłam, większość z tych osób nie jest zaznajomiona z tym, co ja robię i taka pierwsza reakcja publiczności, która nie zna piosenki i jest dobra, pozytywna, jest czymś naprawdę fantastycznym. Bardzo podoba mi się Twój styl. Zastanawiam się, na ile on wypływa bardzo naturalnie i spontanicznie z Ciebie, a na ile jest jednak jakimś takim przemyślanym zabiegiem, żeby się na tym rynku wyróżniać, nie tylko poprzez swoją muzykę, no bo żyjemy w takich czasach, gdzie w czasach dominacji obrazu i gdzieś ważne jest, żeby ludzie w tym całym natłoku nie tylko kojarzyli, znaczy gubią się ludzie bardzo i czy chciałaś w ten sposób troszkę ułatwić taką identyfikację swojej osoby? Ja po prostu lubię kreować świat, lubię kreować pewną atmosferę, a żeby taki świat stworzyć i zaprosić, zachęcić ludzi do wejścia do tego świata, trzeba zbudować zarówno tą muzyczną bazę, tą atmosferę muzyczną, jak i tą wizualną. I ja zawsze do tego ogromną wagę przywiązywałam. Zawsze ta moc wizualu była dla mnie ogromnie istotna. Tak samo istotna jak ta część muzyczna. I wydaje mi się, że to są światy, które się wzajemnie przenikają i oba są równie istotne. Zwłaszcza, tak jak powiedziałaś, zwłaszcza dzisiaj, ale ja zawsze taka byłam, zawsze do tego wagę przywiązywałam i chciałabym, żeby kolor, obraz oddawał to, co ja mam do powiedzenia dzięki muzyce. On tylko chodzi o to, żeby podkreślić. Bardzo mocno wkraczasz na ten rynek, przynajmniej ja tak to odbieram i zastanawiam się tak z Twoich obserwacji, jaki to jest teraz rynek, jakbyś krótko mogła go określić. Przyznam szczerze, że od zawsze słuchałam bardzo dużo muzyki amerykańskiej i nie miałam takiej wiedzy na temat polskiego rynku muzycznego, na temat polskich artystów. Dopiero zaczęłam interesować się tym, co się tutaj dzieje w momencie, kiedy zaczęłam pisać też polskie teksty. Miałam kilka takich bazowych zespołów, które znam, które lubię. Między innymi Republika, ale to też ja jestem bardzo oldschoolowa i zawsze siedzę w tych starych rzeczach i to pewnie też słychać trochę w moich kompozycjach. Jeszcze nie wiem, jaki ten świat jest, bo nie zastanawiam się nad tym i jeszcze tak głęboko w nim nie jestem. Ja dopiero tutaj jakieś swoje pierwsze kroki poczyniam. Najważniejsze jest to, żeby się w ogóle nad tym nie zastanawiać i nie starać się do niego dopasować, tylko pokazywać to, co nam w duszy gra i to zawsze się sprawdzi. Fałsz zawsze jest wyczuwalny, więc nie starać się robić czegoś. Znaczy to teraz brzmi jakoś tak kołczersko, nie o to mi chodziło. Robię szczerze to, co potrafię najlepiej i odzew jest naprawdę wspaniały i zaskakujący dla mnie, więc wydaje mi się, że to jest dobra droga. A jak myślisz, że dopasujesz się do pozostałych artystów, którzy będą towarzyszyć Ci podczas trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata? Miałaś w ogóle okazję zetknąć się
szerzej z ich muzyką, może z nimi samymi? Tak, znamy się wszyscy. Chłopaków z Bitaminy poznałam co prawda na sesji zdjęciowej, którą ostatnio wspólną mieliśmy, ale no, ciężko było nie trafić na ich muzykę wcześniej. Marcelinę również znam od dawna. No, Kev Fox, absolutnie jestem wielką fanką tej płyty. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią trasy z Pragnieni Lata. My się nie będziemy do siebie dopasowywać, nigdy też nie o to chodzi. Każdy z nas jest bardzo różny, jesteśmy inni i chodzi właśnie o to, żeby to urozmaicenie było... To urozmaicenie będzie na pewno widoczne podczas tej trasy. No właśnie, bo lato, słońce, plener, a twoje piosenki są no bardzo emocjonalne i często mało radosne. I jak to przełamujesz koncertowo? To też będzie dla nas jakiś rodzaj egzaminu sprawdzenia się w takiej rzeczywistości, z którą wcześniej nie mieliśmy tak wiele do czynienia, ale zagraliśmy kilka koncertów takich plenerowych i odzew był bardzo fajny i to też nie o to chodzi. Jeżeli uda nam się stworzyć atmosferę, w której wszyscy jesteśmy, to mam nadzieję, że zarazimy tym ludzi, niezależnie od tego, czy jest to jakiś intymny klub, czy słoneczny plener, więc jeżeli ktoś się wejdzie do tego naszego świata, to myślę, że pozostanie w nim niezależnie od warunków pogodowych.